dni temu napisała list do świętego Mikołaja. Poprosiliśmy go, żeby wręczył naszemu panu prezydentowi Lubawskiemu jakiś adekwatny prezent do jego dokonań w tym roku. Otrzymaliśmy informację, że Mikołaj się dzisiaj pojawi. No wczoraj dawał prezenty dzieciom, dzisiaj akurat ma czas na naszego pana Lubawskiego. I cóż, co Mikołaju przyniosłeś? Prezenty, rózgi. Pokaż jakie. Jedna rózga jest za sprawę z koroną. A. Oj. Czyli... Pierwszą rózgę mamy za sprawę z koroną. Przez cały rok pan prezydent zachowywał się w ten sposób, że ani osoby, które kibicują koronie i chcą, żeby Kielce miały drużynę w Ekstraklasie, ani osoby, które chcą, żeby Kielce nie łożyły więcej na tę drużynę, nie są zadowolone. Z jakiego punktu widzenia by nie patrzeć, pan prezydent nie poradził sobie ze sprawą korony. Co jeszcze? Kolejna rózga za politykę transportową. A. W tym roku mieliśmy wielkie dokonania w zakresie polityki transportowej pana prezydenta. Parking przesiadkowy na Bukówce, z którego nikt nie korzysta. Przystanki autobusowe w cenie małego domu. Dalsze ekrany akustyczne w centrum miasta. I ciągle niezrealizowany projekt rowerowy z budżetu obywatelskiego. Co jeszcze? Kolejna rózga za dobór kadr. Rózga za dobór kadr. W tym roku widzieliśmy, w jaki sposób sprawdzają się kadry pana prezydenta. Wydany został wyrok w sprawie schroniska dla zwierząt w Dyminach, gdzie ludzie prezydenta znęcali się nad zwierzętami. Trwa sprawa sądowa dotycząca skarbnika Stowarzyszenia Samorząd 2002, prezesa Korony, którego też dobrał pan prezydent. Oraz wiele, wiele innych ciekawych, podobnych sytuacji, które pokazują, jak świetnie pan prezydent radził sobie z dobieraniem współpracowników, którzy mają pracować dla dobra naszego miasta. I kolejna za ostatnie miejsce w rankingu poziomu życia. Tak, to akurat na koniec roku pojawił się ranking, w którym Kielce są absolutnie na samym końcu, jeśli chodzi o poziom życia. Jeśli chodzi o bezrobocie, o szanse, o perspektywy ludnościowe, o to, czy ktoś chce tu zostawać, czy chce wyjeżdżać. W Kielcach niestety jest najgorzej i za to pan prezydent dostanie tę rózgę. I co jeszcze? I ostatnia rózga za lotnisko. Lotnisko, jak wszyscy wiemy, niekończąca się historia. W tym czasie, kiedy Kielce nie potrafią nawet rozpocząć inwestycji, Lublin rozpoczął, zakończył i zobaczył, że inwestycja w lotnisko jest bez sensu. Tak samo Radom. Rozpoczął, zakończył, już mu to lotnisko upadło. Kielce dalej pchają się w tę kosztowną inwestycję. Kolejne miliony w budżecie na przyszły rok są zarezerwowane na wykupy gruntów obickich, na których się nie da zrobić pewnie nawet kopalni. To co, pójdziemy może wręczyć panu prezydentowi, tak, żeby... O, to chodź. Dobrze, bo chcieliśmy zostawić... Dzień dobry. Chcieliśmy wyrazić sprawę panu prezydentowi. Rózgi do wykonania w tym roku. Rózgi, tak? Tak. To proszę wręczyć może grupowo. Proszę mnie rob zdjęcia. Wszystkie... Bo ja nie... No bardzo dziękuję.